Szczęść Boże, Justyna Burza, czas na informacje dnia. Zapraszam. Po zliczeniu 100% głosów w wyborach parlamentarnych jest już jasne, że dotychczasowe formacje opozycyjne będą chciały utworzyć koalicyjny rząd. Opóźnić może to decyzja prezydenta, jeśli na premiera wyznaczy kandydata z PiS-u. Podliczone głosy dają PiS-owi ponad 35% rezultat, ale nie większość. Czekamy na wyniki. Na razie nie słychać o tym, żeby tutaj miały jakieś nastąpić zmiany w zakresie tych wcześniej przewidywanych terminów. To słowa prezydenta z wczoraj. Dziś jest już jasne, że głosy udało się zliczyć do wtorku. Jak wcześniej szacowała to Państwowa Komisja Wyborcza. Prezydent stanie przed wyborem, komu powierzy zadanie stworzenia rządu. Osoba wskazana na premiera przedstawia skład swojego gabinetu. Wręczenie nominacji ma miejsce w ciągu 14 dni. Od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniego rządu. Kandydat na premiera musi przedstawić w Sejmie ekspozycję, po czym posłowie głosują nad udzieleniem mu wotum zaufania. Pan prezydent zapowiedział to przed wyborami, że misję tworzenia rządu da zwycięskiej partii. To jest natura rzeczy. Oczywiście tam ta druga strona powie, że oni są koalicją, no ale nie są formalną koalicją. Koalicję mogą dopiero stworzyć. W programie Polski Punkt Widzenia Antoni Macierewicz wyraził oczekiwanie, że to właśnie obecny obóz otrzyma od prezydenta szansę na zbudowanie większości. W tych wyborach uzyskał ponad 7,5 miliona głosów, najwięcej ze wszystkich ugrupowań. Te głosy pozwalają nam nadal dążyć do ukształtowania rządu broniącego niepodległości Polski i broniącego odbudowy siły społeczeństwa, narodu polskiego. PiS by utrzymać rządy, musiałby zachwiać współpracą między Koalicją Obywatelską, Lewicą i Trzecią Drogą, w której skład wchodzą Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie ma mowy o współpracy z PiS-em, ale wielu polityków PiS-u dzisiaj widzi, że partia Kaczyńskiego poniosła klęskę. Ci, którzy dostali się z list PiS-u, myślą bardziej o współpracy z partiami demokratycznymi. Współpracę z PiS-em wykluczają zarówno prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i stojący na czele Polski 2050 Szymon Hołownia. Profesor Mieczysław Ryba przypomina jednak, że w trakcie kampanii największym zagrożeniem dla trzeciej drogi był nie PiS, ale Donald Tusk. Tusk grał absolutnie na to, by trzecią drogę sprowadzić pod próg. To nie jest tak, że oni tego nie pamiętają. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński spodziewa się silnej presji wobec prezydenta, by od razu powierzył misję tworzenia rządu politykom opozycji i nie dał takiej możliwości PiS-owi, a w to włączeni mogą zostać wyborcy trzech formacji. Myślę, że właśnie taki majdan, takie krzyczenie, takie naciskanie na pana prezydenta jest możliwe. Antoni Macierewicz uważa, że rząd skoncentrowany wokół opozycji nie będzie rządem stabilnym. Tak zwany trzecia droga podzieli się na dwie dodatkowe drogi. Czy ta nowa lewica przetrwa w całości, to jest też do dyskusji. Polska 2050 i PSL nie podjęły decyzji o tym, jak będzie wyglądała ich współpraca po wyborach. Są różne opcje. Jedna przewiduje dwa osobne kluby, ale silnie ze sobą związane. Druga wspólny klub. Jeśli kandydat wskazany przez prezydenta nie zdoła uzyskać wotum zaufania, wtedy inicjatywę przejmuje Sejm. W Senacie formacje wchodzące w skład paktu senackiego powiększyły liczbę posiadanych mandatów do 66. Politycy PiS-u zajmą 34 miejsca w Izbie. Przed 4 laty pakt senacki dał formacjom będącym wtedy w opozycji minimalną większość. Teraz już jest jasne, że ta przewaga wzrosła i to o kilka mandatów. Wybory do Senatu są jednomandatowe i choć to PiS uzyskało w nich łącznie blisko 35% głosów, to w liczbie biorących miejsc przegrało w starciu z Koalicją Obywatelską 34 do 41. Formacji Donalda Tuska wystarczyło do tego 29% głosów. Spośród kandydatów paktu senackiego, którzy zasiądą w Izbie, 11 to przedstawiciele trzeciej drogi, a 9 to politycy Nowej Lewicy. 5 kandydatów uzyskało mandat, startując z własnych komitetów. Wśród nich Krzysztof Kwiatkowski i Józef Zając, który w roku 2019 zdobył mandat, startując z list PiS-u. W Senacie w nowej kadencji z list Koalicji Obywatelskiej zasiądą m.in. dotychczasowy marszałek Izby Tomasz Grodzki, były przewodniczący partii Grzegorz Schetyna, była marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska czy były rzecznik praw obywatelskich
Obywatelskich Adam Bodnar. Trzecia droga wprowadziła do Senatu m.in. byłego premiera Waldemara Pawlaka i byłego dowódcę generalnego rodzaju sił zbrojnych Mirosława Różańskiego. PiS reprezentować będą m.in. były marszałek Stanisław Karczewski i wicemarszałek Marek Pęk, a także Zdzisław Pupa czy Wojciech Skurkiewicz. Mandatu nie zdobył m.in. Jan Maria Jackowski, który odszedł z PiSu. Pakt Senacki nie wystawił wobec niego kontrkandydata, ale i tak w jego okręgu więcej głosów zdobył Krzysztof Bieńkowski z PiSu. Izrael przygotowuje się do operacji lądowej w Strefie Gazy. Jutro na Bliski Wschód uda się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Nad Gazą cały czas unoszą się kłęby czarnego dymu, słychać wybuchy. Po kolejnym izraelskim nalocie mieszkańcy południowej strefy wśród gruzowisk szukają ocalałych. Znów zginęło wiele osób. W tej okolicy były setki ludzi, wszyscy nie żyją. Tym, co się dzieje, przerażeni są nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci. Ludności brakuje praktycznie wszystkiego. Nie możemy znaleźć nic do jedzenia i picia. Nie ma wody ani jedzenia. Kryzys humanitarny z każdym dniem przybiera na sile. Rozprzestrzenia się epidemia i poważne choroby spowodowane zanieczyszczoną wodą i zawaleniem się systemów kanalizacyjnych oraz tłoczeniem tysięcy ludzi w schroniskach. Kobiety w ciąży swoje dzieci rodzą na ulicach. Mamy dziś w Gazie 55 tysięcy kobiet w ciąży. 5,5 tysiąca z nich ma rodzić w tym miesiącu. Pomoc wysyła Bruksela. Komisja ogłosiła potrojenie pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w Gazie do 75 milionów euro. Uruchamiamy także humanitarny most powietrzny Unii Europejskiej do Gazy przez Egipt. Pierwsze dwa loty rozpoczną się w tym tygodniu. W mediach w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że wizytę na Bliskim Wschodzie rozważa prezydent USA Joe Biden. Ta informacja została potwierdzona. Zamachowiec, który wczoraj wieczorem zastrzelił w Brukseli dwóch szwedzkich kibiców, nie żyje, został zastrzelony przez policję. Na mecz eliminacji do Euro 2024 pomiędzy Belgią a Szwecją przybyły tłumy kibiców. Spotkanie zostało jednak przerwane. Przed stadionem doszło do zamachu. Mężczyzna w pomarańczowej kurtce z bronią w ręku zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Z nagrań umieszczonych w sieci wyraźnie słychać, jak mężczyzna oddając strzały krzyczy Allah Akbar. W opublikowanym nagraniu zamachowiec nazwał się wojownikiem na ścieżce Allaha. Żyjemy na drodze naszej wiary i umieramy na drodze naszej wiary. Zabiłem trzech Szwedów, chwała Allahowi. Zamachowiec zabił dwie osoby. Trzecia, o której mówi w nagraniu, została ranna. To obywatele Szwecji. Terrorysta przyznał wprost, że jest dżihadystą z tak zwanego państwa islamskiego. To 45-letni Tunezyjczyk, który od 2019 roku ubiegał się o azyl w Belgii. Po negatywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymał nakaz natychmiastowego opuszczenia kraju. Od tamtej pory ukrywał się przed służbami. Belgijskim służbom udało się go zatrzymać. Zamachowiec został postrzelony podczas zatrzymania przez policję w jednej z brukselskich kawiarni. Zmarł w szpitalu. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny, który filmował atak. Podejrzany jest o współudział w zamachu. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o 18:05. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.